Tak jak Państwo wiecie, na co roku organizujemy akcję informacyjną Zastań żołnierzem Rzeczpospolitej Polskiej. No i z taką inicjatywą postanowiliśmy w dniu dzisiejszym na Błoniach Ciekanowy koło pięknego zamku spotkać się z młodzieżą, przedstawić różne formy pełnienia służby. Są z nami tutaj Wojskowa Komenda Uzupełnień, jednostka z 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej, 1. Olsztyński Batalion Składowań z Ciechanowa, jak również klasnik mundurowy, która funkcjonuje w Ciechanowie i również jednostka z garnizonu Czasny. Chcemy po prostu przybliżyć młodzieży różne formy pełnienia służby. Jest to okazja, żeby dotknęli umundurowania, broń. Jest okazja sobie zdjęcia zrobić, zapoznać się z jakimś sprzętem nowszym wojsko bazuje. Typu tego, jak to widzicie Państwo, wkłady, motocykle, są samochody. No chcemy jak najwięcej tej informacji dla tej młodzieży naszej przekazać. Skłoniło mnie to, że jest dużo możliwości też przede wszystkim rozwijania się jako ten żołnierz i jest duża też możliwość kontaktu z ludźmi. Tu dużo w tej sytuacji, jak był teraz COVID, żeśmy bardzo dużo pomagali naszemu społeczeństwu tutaj w regionie. Robiliśmy, przewoziliśmy żywność, pomagaliśmy kombatantom, robiliśmy też wymazy i naprawdę jako żołnierze OT byliśmy zawsze blisko i zawsze gotowi. I naprawdę to nas, to jest takie coś wspaniałego, że nie da się tego określić słowami. No, cały czas się szkolimy, poligony, no wiadomo, ten sprzęt, który mamy, nowoczesny, on też trochę waży, trochę z nim przebywamy, pocimy się. No jest, nie jest lekko, ale jest naprawdę fajnie. Niestety, ten rok był wyjątkowy i chyba trudny dla nas wszystkich przez zaistniałą pandemię. Nie mogliśmy się niestety pokazać tak bardzo, jakbyśmy chcieli. Natomiast zainteresowanie jest faktycznie sporo. Coraz więcej młodzieży garnie się do tego typu szkół, jakim jest nasze liceum. I takie spotkanie jak w dniu dzisiejszym tutaj razem z Wojskową Komendą Uzupełnień. My szkolimy młodych uczniów, którzy później właśnie pod wodzą pana pułkownika Futymy mogą dalej kształcić się w jednostce wojskowej.